Gdybyście zapytali mnie, czy warto wydać 6,5 tysiąca złotych, odpowiedziałbym jak najbardziej tak na 65 kus albo 180 kur. Nazywają je Hover Shoes. Ja nazywam je po prostu elektrycznymi rolkami. Głównie dlatego... O Jezu, żartowałem, przecież to nie jest ta sama dziewczyna. Przedstawiam wam pokrowiec na samochód firmy Lan Modo. Pokrowiec, który wygląda trochę... Zobaczmy, jak jest w środku. Prezentacja prawie nowego samochodu TVN Turbo. To nie robią takiego wrażenia. Dron podwodny. Pokazywałem wam takiego drona już w tym programie, tyle że między dronem a aparaturą był przewód. Dron podwodny. Pokazywałem wam takiego drona już w tym programie, tyle że między dronem a aparaturą był przewód. No właśnie. Sprawdzać, co jest pod wodą w basenie, a czasem pod wodą w basenie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Czekaj, czekaj, bo mi rybka przestała działać. Nie jest w cenie. Witajcie w nowym programie Grześka Dudy. Już jutro o 22:15 zawodowi handlarze w poszukiwaniu kolejnej okazji. W programie Złodzieje pokażemy, jak działają złodzieje w Polsce i jak się przed nimi bronić. Już nigdy nie będziecie musieli się martwić o swój dom, samochód, konto bankowe albo portfel. Prowadzącym program jest były oficer operacyjny Marcin Taraszewski, w policji działający pod pseudonimem Elvis. Brałem udział w najbardziej spektakularnych pościgach za złodziejami samochodów, za rydwankiem. Za cieniem, za piniem, za sprytnym, za zającem. Dla mnie wyjście do pracy to było moje hobby. Dziś mi trochę tego brakuje. Elvis swoją wiedzę czerpie nie tylko z policyjnego doświadczenia, ale też z drugiej strony barykady, od byłych złodziei. Jednym z nich jest fryzjer, który swego czasu był szefem największego w Polsce gangu złodziei samochodowych. Zerwał z dawnym życiem i zgodził się pomóc Elvisowi. Gdy przestępca nas obserwuje, obnaża nasze słabe punkty. Zanim dojdzie do kradzieży, już zostajemy ofiarą złodzieja. Fryzjer roz... Gdzie jest mój samochód? Kurde. A zaoszczędza bardzo dużo nerwów i pieniędzy.
co naj. Witajcie we Wszystko co naj. Już po przerwie przejedziemy się najdłuższym autobusem świata i obejrzymy najdłuższy serial w dziejach. Zostańcie z nami. Witajcie po przerwie. Każdego dnia na ulicach naszych miast. To wszystko na dziś. I wszystko w tym sezonie. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do Guiding Light oglądaliście nas nie tylko z uśmiechem, ale również ze zrozumieniem tego, o czym opowiadaliśmy. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Przyjrzymy się fotoradarom. Zapraszam na program. W tej serii Jazdy Polskiej wraz z audytorem ocenimy stan bezpieczeństwa naszych dróg. W miniszkole podpowiemy Wam, jak radzić sobie za kierownicą. Tradycyjnie będziemy też przyglądać się temu, co dzieje się na naszych ulicach. Wystawiania mandatów. Oczywiście zgodzimy się. Witajcie w Szkole Jazdy Polskiej. Dzisiaj na naszej przyglądacz. Kontynuuje wędkarską wyprawę do kraju Kontynuuje sandaczowe łowy nad fińskim jeziorem Kemijärvi. Po dwóch brań... ...smak i w związku z tym podejrzewam, że go nie wypuszczę. Z tym miętusem w rękach, z Finlandii, z jeziora Kemijärvi, pozdrawiam wszystkich i żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, jak to jest złowione. Mua. Grzesiek Duda, mechanik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania. Posłuchajcie rad fachowca, który doświadczenie zdobywał nie tylko w warsztatach samochodowych, ale także na rajdowych trasach i wyścigach.
wadę. Włożę na barierkę. Nie połomice. Kiedy ładunek przekracza możliwości tradycyjnego transportu kołowego, do dzieła wkraczają maszyny do zadań specjalnych. Trzystutonowe śródlądowe barki z ponadgabarytowymi ładunkami ważącymi nawet 1000 ton. Lokomotywy z 3000 koni mechanicznych, ciągnące ponad 700-metrowe składy wagonów. I niestandardowe samoloty cargo, które pokonują nawet 900 km na godzinę z 50-tonowymi ładunkami bez korków. Za ich sterami prawdziwi profesjonaliści, których umiejętności i wiedza muszą sprostać nietypowym transportom. W dzisiejszym odcinku wrócimy na pokład pchacza Bizon 103, rozpoczęcie akcji o czasie. Radio Kilo India, stój! Radio Kilo India. Sponsorem programu.